Cześć, kochani, tu Agnieszka. Słuchajcie, projekt Denko. Denko gigant dzisiaj. Dzisiaj ogromne Denko. Ja mam tutaj po prostu Tetris i to mi wypada. I to są Tetrisy. To jest jedno opakowanie w drugie, jedno w drugie. Jak takie te babuszki, matrioszki, czy jak to się tam nazywa. Bardzo duże Denko. A dlaczego bardzo duże? Bo akurat dużo kosmetyków mi się skończyło. To nie znaczy, że ja w styczniu, wiecie, wszystko napoczęłam i wszystko skończyłam. Nie. To są rzeczy, które po prostu zużywałam jakiś dłuższy czas i akurat teraz się pokończyły, to raz. Dwa. Ostatnie denko, które kręciłam jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w 2023, więc koło 20, trochę po 20. No, myślę, że koło 20. Więc tak naprawdę to nie jest denko tylko ze stycznia, ale są też rzeczy tutaj z grudnia, nie? Takie, które na przykład w grudniu napoczęłam, ale do denka grudniowego, do momentu, jak je kręciłam, nie zdążyłam ich zużyć, więc jest tego tutaj bardzo dużo, film będzie pewnie długi. Także zapraszam Was na te szybkie, mam nadzieję, w miarę recenzje zużytych kosmetyków. Są tutaj zarówno produkty do włosów, jak i jakieś drobiazgi, ewentualnie do makijażu. Widzę pielęgnacja ciała, twarzy. No po prostu jest tego dużo, bardzo. Zaczynamy. Jeżeli film będzie się Wam podobał, jeżeli fajnie spędzicie ze mną czas, wychillujecie, to zostawcie proszę kciuka w górę. Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, śledzić mnie na Instagramie. No i zostawić kciuka w górę, nie wiem, czy to już mówiłam, ale już się boję, po prostu ja się boję, że ja się wykończę nagrywając to, że mi głos padnie. Zaczynamy. Od czego by tu zacząć? Może od tego, co skończyłam wczoraj, słuchajcie, naprawdę, zaraz mi to powypada tutaj. Nakomi i to jest Smooth Body Butter, czyli masło do ciała po prostu, Sweet Honey Wafers, czyli słodkie miodowe gofry, o. I powiem Wam tak, czego ja nie lubię w Nakomi, zacznijmy od tego, oszukanych opakowań, bo one mają podwójne dna, zazwyczaj i te opakowania są ogromne, nadmuchane, a tutaj jest ilość odpowiadająca, czekajcie chwilę, czy tu jest, ile tutaj jest, 100 gram? 100 gram, a tutaj mamy chyba też 100 gram, o ile dobrze pamiętam, tak, to jest to samo, słuchajcie, tu jest 100 gram i tu jest 100 gram kosmetyku. Także, no, ze względu na te opakowania, na tą ilość plastiku, która po prostu jest marnowana, tu jest 100 gram i tu jest 100 gram, słuchajcie. Bardzo nie lubię marki Nakomi, ale od czasu do czasu popełniam jakieś zakupy i coś tam kupuję, bo mnie skusi. Ze świadomością, że tego nie lubię za bardzo. To jest nieekologiczne, raz. Dwa, to jest oszukiwanie według mnie konsumenta, bo jak widzimy takie opakowanie, to nam się wydaje, że jest dużo, a tu tak naprawdę nie jest dużo. I jeżeli chodzi o sam ten kosmetyk, zapach spoko, słodki, przyjemny, nie mój ulubiony, znakomi. Ja lubię chyba takie jakieś orientalne przyprawy, czy coś takiego z tej serii, też takie masło, ale do zniesienia, taki słodki. Natomiast jeżeli chodzi o sam kosmetyk, to jest masło, które nie możemy go użyć na mokre ciało, bo ono emulguje, więc trzeba używać je po prostu na osuszone ręcznikiem ciało. Ono jest strasznie tłuste, to jest po prostu jakbyście się, tak jakby ono ma konsystencję takiego masła, jakby kremu, ale po chwili na skórze robi się z tego olej tłusty. I trochę to takie masochistyczne jest według mnie. Ja nie do końca lubię takie konsystencje. Ja oczywiście lubię tłuste, ale takie, że mogę później właśnie nałożyć na mokre ciało, oklepać się ręcznikiem i to nie jest takie tłuste. A tutaj się ślizgam o samą siebie. Jakbym miała na stopach, to bym się zabiła po prostu. Co więcej, to się nie wchłania. To się nie wchłania, więc jesteście tłuste po prostu. Troszkę się wchłania, jesteście po prostu tłuste. I oczywiście zatłuszczona jest pościel, zatłuszczona jest piżama. I to tak zatłuszczona, że są takie plamy tłuste po prostu. Nie, jakby się Wam olej wylał, więc no nie wiem, raczej nie wrócę. Od czasu do czasu właśnie, w zeszłym roku też zużyłam jedno opakowanie tych jakichś tam orientalnych przypraw. I jakąś taką masochistyczną przyjemność mi to sprawia, ale no, bez sensu po prostu to jest, więc raczej nie wrócę. To raz. Dwa, coś jeszcze Wam chciałam powiedzieć, to nie nawilża tak hiper. I zauważyłam to na nogach, że właśnie nogi potrafią być, jak sobie to na wieczór nałożę, bo na dzień to nawet nie ma mowy, jak na wieczór nałożę, to następnego dnia przed kąpielą takie lekko suchawe, więc nie do końca. Będę stukać, bo będę rzucać na podłogę, bo po prostu nie chcę tutaj wkładać z powrotem, żeby mi to wszystko nie wyleciało. Także uwaga, rąbnięcie. Kolejna rzecz, słuchajcie, a to może to, co tutaj było. Super Matcha, marka Some By Me, maska do twarzy oczyszczająca z kwasem salicylowym. I tutaj mamy też właśnie matchę. To jest maska z zieloną glinką i to jest mój must have. To jest maska,
która doskonale oczyszcza pory za skórniki. Jeżeli mamy właśnie jakieś ciemniejsze kropki i tak dalej, nakładamy to na 20 minut, to ma wyschnąć. Tutaj producent mówi, że ma wyschnąć i wtedy zmywamy. No i właśnie, jak zmywamy, jak jest zaschnięte, to mamy dodatkowo takie działanie złuszczające, wiecie, mechaniczne, ale to nie jest jak peeling mechaniczny. To po prostu taki, to jest taki jakby proszek się z tego robi. Proszek, który moczymy i zmywamy, doskonale oczyszcza zaskórniki. Doskonale, słuchajcie, to jest od razu widoczny efekt. To nie jest tak, że musicie tego jakiś czas używać. To jest od razu widoczny efekt. Ale jeżeli używamy jej regularnie, to zaskórniki są zdecydowanie mniejsze, dużo mniej widoczne. Także to mam jeszcze jedno opakowanie i to jest maska do póki będą ją produkować, to pewnie będę jej używać. No chyba, że znajdę coś lepszego, ale jest rewelacyjna. Pięknie pachnie właśnie taką zieloną herbatą, jakimiś takimi zielonymi liśćmi, lekko cytrusowo. Rewelacja, bardzo wydajny kosmetyk, 100 gramów. I tak jak mówię, trzymamy 20 minut, zmywamy i efekt jest natychmiastowy. I co więcej chcę Wam powiedzieć, ja jestem w tym momencie na retinolu, ale ustawiłam sobie tak retinol, żeby używać go co 3 dni i w międzyczasie właśnie włączam tę maskę pomiędzy. Ona w ogóle nie działa w taki sposób, żeby jakieś podrażnienia się robiły albo coś takiego, mimo że ma właśnie ten kwas salicylowy. Także mogę jej spokojnie używać nawet przy retinolu, a bywało, że moja cera była uwrażliwiona teraz w trakcie retinizacji przy używaniu retinolu, natomiast ta maska nigdy nic mi złego nie zrobiła, nigdy. Także do niej będę oczywiście wracać. Uwaga, rąbnięcie. Kolejna rzecz to jest sól do kąpieli. Sól do kąpieli Pure Relaxation i to jest z melisy zapach bodajże, z tego co pamiętam. Tak, z melisy indyjskiej. To jest coś, co jak Wam pokazywałam w denku, to mówiłam, że mój miłość już tego użył i ja nie mogę znieść zapachu. Koniec końców udało się to zużyć, ale sypałam mu do kąpieli tak bardzo mało. Ja nie używam takich soli, ja się tylko delektuję ich, że tak powiem, aromaterapeutycznymi czynnikami, czyli po prostu zapachem. To są właściwie kryształki do kąpieli marki Knajp. A on, no tak, wiecie, i kolor jakiś tam jest w tej wannie, i zapach właśnie. Jemu to pasowało, mi nie do końca, więc musiał się dostosować, bo wiecie co, to Wam mówiłam, że mi normalnie łzy z oczu leciały od tego zapachu, jak był za mocny. Więc mu sypałam tak po troszeczku. Teraz jak wącham opakowanie i tak ledwo wyczuwalny jest ten zapach, on jest taki jakby cytrynowy mocno, taki melisowy, to nie przeszkadza mi, ale tak, tak to jest bardzo mocny zapach. Dobra. Jedziemy dalej, słuchajcie. O, tutaj mam dwie rzeczy. Dwa balsamy do ciała, tak? Tak mi się wydaje. Body cream i tutaj body milk. A, krem do ciała i mleczko do ciała z kalendarza adwentowego z zeszłego roku z marki Corres. Oliwka to jest krem do ciała, tak? Krem do ciała. Przyjemny zapach, ale kojarzący mi się z takimi kosmetykami starszych pani, jak byłam dzieckiem. To nie jest taka fajna, świeża oliwka, tylko taka... taka jakaś dziwna po prostu, więc do tego zapachu i do tego kosmetyku na pewno nie wrócę. Zużyłam, tu było tylko 40 ml, żeby zużyć. Bardzo dobrze, w miarę dobrze się to wchłaniało, bardzo dobrze nawilżało. No na wiele razy nie wystarczyło, bo to chyba 4 razy użyłam, a to jest 40 ml czy 3 razy. Było fajne, jeżeli chodzi o działanie, to było fajne, skóra była nawilżona. Wchłaniało się, ale tak też nie w 100%, ale nie zostawiało nic tłustego. Czuć było po prostu, że coś jest na ciele. Nie było to nieprzyjemne. Najgorszą rzeczą dla mnie tutaj był zapach, który był ok, ale nie chciałabym w dużej pojemności takiego kosmetyku po prostu mieć. Natomiast tutaj było mleczko do ciała i tu już jest zupełnie inna historia. Trochę lżejsza konsystencja, w 100% się wchłaniająca. Konsystencja właśnie taka, no lżejsza niż krem powiedzmy, ale nie jak jakiś żelik czy coś. Piękny zapach, to jest pomegranate, czyli granat, tu jeszcze jakieś resztki są, granat, ale ten zapach tak kojarzy mi się z jakąś taką brzoskwinią trochę bardziej, trochę gruszki, no prześliczny, taki na wiosnę, na lato, cudowny zapach, też doskonałe nawilżenie, także to kiedyś sobie sprawię po prostu w dużym formacie, bardzo fajne. Fajnie, wiecie co, ja doceniam te kalendarze adwentowe w tym momencie. Właściwie jeden w życiu kupiłam tylko z Corresa, ale jeżeli interesuje Was jakaś marka właśnie pielęgnacyjna, to
podoba mi się to, jak można je kupić, jak już są jakieś tam przeceny i tak dalej i możecie sobie wypróbować 100 tysięcy różnych fajnych bądź mniej fajnych rzeczy i zdecydować, a nie kupować później w ciemno. I dzięki temu ja na przykład tę markę, którą tak jakby, która mnie bardzo interesowała, czyli markę Corres, fajnie mogę poznać, nie? Bo mam tam jeszcze jakieś zużycia, do zużycia i do twarzy rzeczy i jeszcze do ciała coś tam i tak dalej, także fajna sprawa i już w sumie dwie rzeczy, jeden balsam właśnie, czy tam krem do ciała i to mleczko do ciała, już sobie tak upatrzyłam i dodałam na wishlistę po prostu mentalną. Dobra, słuchajcie, co jest dalej? Tu jest coś, co używam w tym momencie, ale przelałam sobie do opakowania z atomizerem, więc o tym mówić nie będę. Kolejna sprawa, Bandy Tricho Aesthetic Peeling Trychologiczny do skóry głowy. Czy ja muszę tutaj dużo mówić? To jest moje piąte, szóste, może siódme opakowanie, może z siódmym to bym przesadzała, a może nie, nie wiem. Generalnie zużywam jeden za drugim. To jest peeling trychologiczny do skóry głowy, który nakładamy na 10 minut. I on rzeczywiście bardzo dobrze skórę doczyszcza, ale jest też bardzo delikatny, nigdy nie zrobił mi krzywdy. A ja mam wrażliwą skórę głowy, która tak jakby łatwo się przesusza. To mi nigdy krzywdy nie zrobiło. A czuć, że te włosy są, że skóra głowy jest czystsza, że włosy są bardziej odbite u nasady. Po prostu jest bardzo, bardzo dobry. Mamy tutaj 100 ml. Ja go kupuję zazwyczaj teraz, jak są jakieś promocje w Hebe, na przykład 1 plus 1 minus 60. Można go kupić czasami, bo on kosztuje 40 chyba 9 zł, ale są też takie promocje, że go można kupić za 30 parę złotych. Także to jest taki mój must have i kolejny mam otwarty już w łazience, jeszcze mam dwa w zapasie. To jest coś, co po prostu u mnie zawsze się świetnie sprawdza, także no, nie będę się powtarzać. Często zużywam, bo ja jakoś tak dużo tych właśnie peelingów daje na skórę głowy, w sensie dużą ilość, bo chcę mieć tego dużo, żeby mi tam dobrze czyściło. Lubię, po prostu lubię. Jest niekłopotliwy. Kolejna rzecz to jest, zamkniemy tutaj, lubię ten zapach, taki mydlany, ale lawendowy, ale mydlany. Bardzo przyjemny, słuchajcie. To jest peeling myjący z marki Laku. Troszkę brudne opakowanie, ale chcę Wam tak pokazać. Patrzcie, jaka tutaj jest fajna hipiska sarna albo jakaś łania. To jest peeling właśnie lawenda myjący. I tu mamy taką jakby piankę gęstą i do tego drobiny peelingujące. Tylko nie pamiętam, tak, cukru. O, tak, cukru. Jeżeli chodzi o wydajność, wystarczyło mi to na 3 użycia. Ja peelingu używam średnio co trzeci dzień, więc u mnie peelingów dużo schodzi. Lubię po prostu, lubię peelingi. Więc wydajność taka porównywalna jak dla mnie do innych rzeczy. Nie wysuszało to chyba jakoś bardzo skóry, chociaż ja zawsze jak używam peelingu myjącego, takiego stricte myjącego, bo on nie był taki, że mył i nawilżał jeszcze, tylko stricte mył, to używam później czegoś, jakiegoś balsamu, kremu, masła i tak dalej, więc też nie jestem w stanie tak do końca Wam powiedzieć, co by się stało, gdybym niczego nie użyła. Także fajny kosmetyk. Drobin nie było jakoś hiper dużo i trzeba było troszkę więcej tej pasty, nazwijmy to pastą, dać, żeby to dobrze tak mocno peelingowało, ale moim zdaniem bardzo spoko kosmetyk. Także jestem na tak. Czy wrócę? Chętnie bym spróbowała innych wersji zapachowych, bo na przykład mają bananową. Ja lubię bananowe kosmetyki, ale było to naprawdę, naprawdę w porządku. Dobra, jedziemy teraz może tutaj. Mydełko do mycia rąk w piance z Bath & Body Works. Tutaj była wersja Champagne Apple and Honey, czyli szampan, jabłko, czy szampan jabłkowy. I miodek. Bardzo przyjemny zapach, to było takie, wiecie, idealne w okresie świątecznym, w grudniu zapach właśnie taki trochę kojarzący się świątecznie, ale taki, wiecie, bez żadnych przypraw korzennych, taki słodkawy, trochę miękki, ciasteczkowy, ale miał też tą jabłkową ostrość. Bardzo ciekawa pianka. Ja lubię te pianki, używamy ich regularnie, średnio jedna na miesiąc nam schodzi. Dobra, kolejna rzecz, co tutaj mamy? O, znowu laku, słuchajcie. Niezapominajka, moja ulubiona seria zapachowa z marki Laku. Laku to jest polska naturalna marka. I słuchajcie, to był naturalny mus do mycia ciała, do mycia i depilacji ciała. Coś tu im się machnęło w kopii chyba, bo do depilacji to niekoniecznie. Do golenia to tak, to się zgodzę, bo używałam tego do golenia również, ale depilacja to tak... Albo ja się nie znam, może, nie wiem. W każdym razie, niezapominajka, bardzo mocny, ale bardzo przyjemny kwiatowy zapach. To jest moja ulubiony zapach po prostu z laku, taki fajny, po prostu fajny. I mój młody w ogóle dostał fazy na używanie pianek do mycia ciała, więc czytam takich musów. No to było coś takiego jak ten peeling, tylko że bez drobin, taka pasta jakby.
do mycia ciała i powiedział jakiś czas temu właśnie, że on oszalał na punkcie takich rzeczy, bo zaraz Wam pokażę, czego najpierw używaliśmy i on chce, żebym jeszcze coś takiego ten... No to zamiast żelu pod prysznic wyciągnęłam po prostu to i stwierdziłam, dobra, to zużywamy. On uwielbia. Nie jest to może tak wydajne, jak jakiś taki wielki żel pod prysznic. Tu mamy 100 gram, ale bardzo dobrze się tego używa też właśnie na gąbkę, rozsmarować sobie po ciele i się umyć. Tak, przyjemna rzecz po prostu. Także zużyliśmy. Zakrętki, nie wiem gdzie są, bo słuchajcie, zakrętki to tu też jest Tetris, wszystko, więc potem będziemy to ogarniać, albo nawet nie będę tego ogarniać, tylko no wiadomo, do kosza dam. Także naturalny mus do mycia i depilacji ciała. Fioletowy, miał taki fioletowy fajny kolorek, właśnie ładny zapach, dosyć mocny, utrzymujący się nawet na skórze trochę, ale przede wszystkim rozchodzący się pięknie po łazience. Laku ma czasami takie zapachy, że one troszkę męczą mnie osobiście, ale ten właśnie właśnie jest taki zupełnie inny, taki mój. Także bardzo ten kosmetyk lubiłam ja i lubił mój młody. Kolejna sprawa, słuchajcie, płatki pod oczy, moje ulubione w tym momencie, już mogę powiedzieć, że zdeklasowały inne, to są Heimish, czyli koreańska marka Bulgarian Rose Water, czyli z wodą z róży bułgarskiej, po prostu różane płatki pod oczy. Bardzo je lubię, słuchajcie, bardzo je lubię. Je można trzymać pod oczami, nie wiem, 10 minut, je można trzymać godzinę pod oczami. One mają dużo esencji, ta esencja jest gęsta, więc płatki nie zjeżdżają. Może tak przez pierwsze tam 3-4 minuty, jak damy dużo tej esencji, no to wiadomo, to jest pośliski, to każde płatki będą zjeżdżać, ale no generalnie praktycznie nie zjeżdżają, można je właśnie długo trzymać, niesamowicie nawilżają tą skórę pod oczami, zmniejszają opuchliznę, tak jakby uspokajają. Ja czasami mam rano, tak zauważyłam, że jak się budzę, to czuję, że mnie trochę skóra tutaj piecze, że tak jakby za mało jej nawilżenia dałam, nawet jak jej daję więcej, ona po prostu chyba potrzebuje jeszcze więcej. I to jest taki mój poranny rytuał, poranny po prostu rytuał, codziennie, no chyba, że zaśpię, to wtedy no, nie zdążę, ale im dłużej trzymam te płatki, tym lepiej, bardzo, bardzo je lubię. No oczywiście w końcu jak się je długo, 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 długo trzyma, to potrafi się cała ta esencja wchłonąć i one sobie tam zaczynają wysychać, nie, pod oczami, no, ale to, wiecie, jak każde płatki. Natomiast ze wszystkich płatków, których używałam, te można trzymać pod oczami najdłużej, cudne są, pachną różą, więc to jest może nie do końca dla każdego, jak nie lubicie zapachu róży, ale znowu to nie jest taka cheap róża jakaś, taki jak w wielu polskich kosmetykach, więc ten zapach jest bardzo, bardzo przyjemny. Kolejne opakowanie Clarissa Blur Super Powder, czyli mojego ulubionego, ukochanego pudru do twarzy, który kosztuje bardzo niewiele, a daje bardzo fajny efekt właściwie, zwłaszcza z moim podkładem. Mam podkład za chyba 250 i do tego puder za 30 zł i to daje najlepszy efekt i najlepszą trwałość właśnie przy mojej cerze. I tutaj zauważyłam, że nawet niezależnie od pielęgnacji, jedynie niektóre filtry do twarzy psują to wszystko. Na przykład ten z Sensu Mare Algo coś tam. Także odkładamy. Bardzo lubię ten puder, ja już też wielokrotnie Wam o nim mówiłam. Kolejny mój taki ulubieniec, który już został zdeklasowany, co prawda, przez innego ulubieńca. Maska do twarzy, ale jeszcze mam jedno opakowanie, więc sobie z chęcią zużyję. Maska do twarzy koreańskiej marki I Do Care. To jest Cake My Day. To jest maska nawilżająca z kwasem hialuronowym. O ile dobrze pamiętam, z jakimiś ceramidami jeszcze. Taka w postaci białego kremu, jakby z posypką. Jak macie czasami taką kolorową posypkę gdzieś na ciastkach, na jakichś donatach i tak dalej, no to właśnie tutaj w środku coś takiego jest i to rozsmarowujecie na twarzy i na przykład z tego, co kojarzę, to te niebieskie elementy posypki, to jest takie kapsułki z kwasem hialuronowym. I tę maskę, ona jest taka właśnie szybka, ją można chyba na 5-10 minut, o ile dobrze pamiętam, czy nawet do 5, 2 do 3 razy w tygodniu można je używać i nakładamy ją 5 do 10 minut, tak. I to jest maska, która rzeczywiście bardzo dobrze skórę nawilża. Ona nie jest taka, że skóra jest napita, bo właśnie chciałabym rozróżnić nawodnienie i nawilżenie skóry. Ona nawilża skórę. Ale nie ma takiego efektu nawadniającego, jak na przykład ma maska z Somba i Mita Propolisowa, której teraz używam, którą wolę. Swego czasu ta była moją ulubioną, ale właśnie ta propolisowa ją przybiła, natomiast w dalszym ciągu jest to świetna maska, nie będę tutaj bardzo długo o niej mówić, dlatego że jej w Polsce, nie wiem, czy można ją kupić, raczej nie można, na YesStylu. No, jak zawsze na YesStylu też macie tam zniżkę, jak coś, to się w opisie Wam wpiszę po prostu, tam możecie zamawiać, są też jakieś teraz sezonowe obniżki, więc warto. To
Tonik, Pyeongchangil, koreański. No tutaj, wiecie, u mnie będzie dużo koreańskich kosmetyków, bo ja je wolę do twarzy po prostu niż polskie. Oczywiście są świetne polskie kosmetyki i zdaje się, że tutaj też będą, ale koreańskie, no to jest dla mnie inna bajka, inny poziom po prostu. To jest Mercedes, a polskie to są... Niektóre są taką starszą wersją Mercedesa, ale wiem, że to są jakieś syrenki albo coś takiego. Pyeongchangil, Essence Toner, czyli ten klasyczny, kultowy tonik marki Pyeongchangil. To jest tonik, który tak naprawdę składa się z niewielu składników. Mamy tutaj astragalus, czyli traganek błoniasty. Słuchajcie, ja sobie to napisałam. Traganek błoniasty, który jest adaptogenem i to jest główny składnik. On jest na pierwszym miejscu w ogóle. I mamy flawonoidy. Tutaj jest napisane, że antyoksydacyjnie działa ten tonik, przeciwzapalnie, redukcja zaczerwienień, generalnie cudownie nawilżający tonik. Jego używam metodą Seven Skin, przy mojej metodzie Seven Skin używam 3 warstw toniku, 2, czasem 3, no bo to nie musi być 7. Ja Wam kiedyś nawet film osobny nagrywałam, jak ta metoda działa i to jest tonik, który cudownie się wchłania całkowicie. Wiem, że po moich zachwytach też go zamawiałyście i pisałyście mi nawet w komentarzach, że jest świetny. Także ja go kocham. To jest mój też taki ulubieniec wszechczasów. Rzeczywiście niesamowicie nawilża, tak nawadnia skórę twarzy i cudownie się też wchłania, bo on się wchłania po prostu do zera, nawet przy tych 3 warstwach. Przy metodzie Seven Skin, jeżeli chcielibyśmy taką niemodyfikowaną metodę, to nakładamy tyle warstw, ile da radę, dopóki się nie przestanie wchłaniać na przykład tonik, nie? I robimy sobie takie dogłębne warstwowe nawilżenie. No ale ja stosowałam go w ten sposób. Natomiast wiecie co? Robiłam taką pielęgnację przez ostatni czas. Nie wiem, czy tutaj mam na wierzchu te rzeczy. To bym Wam od razu mogła pokazać. Ale robiłam taką pielęgnację, że dawałam 3 warstwy tego toniku. Później taki tonik jednoskładnikowy. O! Jego Wam mogę pokazać. To było tak. One Thing marka i to jest Coix La Crema Yobi Mayu One Seed Extract. Tak to się nazywa generalnie. To jest jakaś roślina, jakiś wyciąg, bo tutaj nie pamiętam, czy to jest 100% tego wyciągu, czy też jest coś jeszcze dorzucone do niego, ale chyba tylko. I to był z kolei taki właśnie preparat jednoskładnikowy, jakby tonik jednoskładnikowy o takiej wodnistej konsystencji. Troszkę mniej się wchłaniał niż ten, ale on był taki nawilżający, taki mocno odżywczy, też łagodzący i tak dalej, chroniący barierę hydrolipidową. Też tutaj generalnie bardzo dużo w tej roślinie dobrych rzeczy jest. Ja tak jakby pierwszy raz się z tą rośliną zetknęłam, bo to jest jakaś roślina, ale... Aha, wiem co to jest, słuchajcie, to jest ryż, to jest jakieś coś ryżowe. Tak mi się kojarzy. Tu są też proteiny, no generalnie bardzo fajna rzecz, więc nakładałam 3 warstwy tego, 1 warstwę tego, a później nakładałam 100% wyciąg z wąkrotki azjatyckiej, który gdzieś tutaj powinien się pałętać. Czekaj, o jest, dobra. Zaraz Wam pokażę. Później szło to. Skin 1004, czyli Skin Angel, bo po koreańsku 1004 wymawia się bardzo podobnie jak Angel i to jest ich nazwa prawidłowa, Skin Angel. Tak się powinno wymawiać, mimo że to jest Skin 1004. No właśnie, tutaj słuchajcie, ampułka 100% wąkrotki azjatyckiej. Widzę, że jeszcze coś tu spłynęło na dnie, z chęcią zaraz na ręce zużyję. To była kolejna rzecz, też taka płynna konsystencja bardzo i też właśnie jednoskładnikowa. Na jakie działanie ma wąkrotka azjatycka, no to już chyba wszyscy wiemy, że to jest takie też właśnie łagodzące, nawilżające, uspokajające, gdzieś jakieś też przeciwzmarszczkowo chyba nawet działa. No generalnie świetna rzecz. Zastanawiam się teraz, zaczęłam się zastanawiać, czy mi czasem nie świecą te zielone kropki gdzieś po twarzy, ale chyba nie. No, w każdym razie to szło jako kolejne i później szło jeszcze serum i na to krem. Także taką sobie ostatnio pielęgnację wielowarstwową stosowałam. Jeżeli chodzi o ten tonik, on jest bezzapachowy, jeżeli chodzi o to, też jest bezzapachowy, jeżeli chodzi o to, też jest bezzapachowy. Także taki set kosmetyków bardzo niewieloskładnikowych, tak naprawdę wyciągi głównie z roślin. No i na to jeszcze jakieś serum. Zaraz zobaczymy, czy ja tutaj jakieś serum zużyłam, czy nie zużyłam. Dobra, słuchajcie, kolejna rzecz. Nie będziemy kategoriami iść, bo ja mam tu za duży rozpiernicz, żeby po prostu to ogarnąć. Kolejna rzecz, widzę, że jakieś paprochy tutaj powpadały, ale dobra. Bundy. Uwielbiam kosmetyki marki Bundy. Jak wiecie, peeling trychologiczny, krem do twarzy, Hydra Care. A tu jest coś, co tak nie do końca mi podeszło.
90 ml tylko, więc znowu napompowane opakowanie, już to samo tak, wiecie, mnie dystansuje do tego kosmetyku. Mandarynkowe masło do ciała odżywcze. Pachnie dalej, słuchajcie, to jest najlepiej oddany zapach mandarynki, jaki w życiu czułam w kosmetykach. Bardzo delikatny, ale naprawdę pachnie mandarynką, ale tak delikatnie. Zero sztuczności, jakbyście wąchały po prostu mandarynkę. Super zapach, natomiast tutaj nie do końca mi podeszła konsystencja, bo oto to masło było takie trochę tępe, nie do końca się wchłaniało, takie było nie za przyjemne. Było tutaj 90 ml, więc też szybko się zużyło, ale troszkę się zawiodłam na tym kosmetyku, powiem Wam. O, tu mam zakrętkę. Troszkę się zawiodłam na tym kosmetyku, natomiast no niewątpliwie ten zapach tej mandarynki to jest najlepsza mandarynka, jaką czułam w kosmetykach. Kolejna sprawa, słuchajcie, żel pod prysznic, o, to jeszcze z grudnia właśnie, to jeszcze musieliśmy go nie zdążyć skończyć po prostu przed tym, jak kręciłam denko, bo pamiętam, że już w grudniu niewiele go było. Marka Hagi, żel pod prysznic Natural Body Wash, coś tutaj pisze, organiczna pomarańcza, miód i rokitnik i to był Spicy Orange, korzenna pomarańcza, czyli wersja właśnie taka, wiecie, okołoświąteczna. No zapach taki bardzo generycznie świąteczny, takich przypraw, jakichś goździków, pomarańczy. Właściwie to kojarzy mi się to najbardziej z tym, jak się robi na przykład pomarańcze z goździkami. W sensie mamy pomarańcze i nabijamy goździkami, takimi tymi gwoździkami goździkowymi. I najbardziej z tym mi się ten zapach chyba kojarzy. Dosyć rzadki żel pod prysznic, nie pienił się jakoś tak hiper, dosyć właśnie płynny i też taki mało wydajny przez to i ten zapach taki właśnie był bardzo generyczny, taki przeciętny, typowy, świąteczny, wiecie, zapach. Także jak wyobrażacie sobie psa, o, to staje Wam przed oczami pies, no to jak wyobrażacie sobie zapach świąteczny, taki właśnie pomarańczowo, jakiś goździkowy, to jest dokładnie to. Ja uwielbiam z Hagi na przykład pozostałe linie zapachowe. Oprócz Boso Pomchu, to uwielbiam zarówno wakacje na Bali, jak i co tam jeszcze jest, malinowy chruśniak i coś tam jeszcze. Uwielbiam te zapachy, ale ten mi nie do końca podszedł. No i też ta wydajność, ta konsystencja taka, powiedziałabym, że średnia. To był jakiś żelowy żel, nie kremowy, tylko żelowy. Kolejna rzecz, Aloes Lucrecia, żel do higieny intymnej marki Jope, bądź Jope, jak kto woli. Używam od lat, opakowanie za opakowaniem. Teraz akurat mam wersję jakąś dla dzieci, bo kupiłam, bo była tańsza. Też jest spoko. Natomiast no, krzywdy mi nie robi, zawsze go używałam. Chociaż miałam z nim taką przygodę, słuchajcie, że otworzyłam jedno opakowanie świeże i już nie pamiętam skąd zamawiałam wtedy i bardzo dziwnie pachniał i był taki jakby zepsuty, więc no właśnie, wtedy kupiłam jakąś taką inną wersję dziecięcą i kupiłam jeszcze z Yorkaya płyn do higieny intymnej, który gdzieś mi tam leży w zapasie i tak trochę się... Trochę tak, wiecie, trochę mnie to zniechęciło, ale myślę, że prędzej czy później wrócę, no chyba, że coś znajdę jakiegoś hiper lepszego. Szampon Hair Me More Unven. Uwielbiam ten szampon. Ja go po prostu kocham i uwielbiam i to jest jedyny szampon i no jedyny szampon z Unven, który lubię. Może nie przetestowałam wszystkich, ale większość i większość robiła mi masakrę, wysuszała skórę głowy, a ten tego nie robi. Co prawda nie jest taki stricte nawilżający, ale to jest szampon, który świetnie się pieni. Bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy i rzeczywiście tych włosów jest więcej. Tak jakby tu jest szampon zwiększający objętość, on rzeczywiście zwiększa objętość, bardzo dobrze doczyszcza skórę głowy, przepięknie pachnie dla mnie. Uwielbiam ten zapach, nie wiem dlaczego, kojarzy mi się z dzieciństwem. Cudownie, z jakimiś takimi roślinami polnymi, nie wiem dlaczego, ale generalnie bardzo go lubię, włosy są w miarę długo świeże, właśnie odbite u nasady, uwielbiam, po prostu uwielbiam ten szampon i tyle. To jest jeden z moich takich uniwersalnych ulubieńców szamponowych. Jeżeli chodzi o włosy, o to tutaj może wskoczymy od razu, to nie ta zatyczka, to ta zatyczka. Jeszcze tutaj marka Harrytail Cosmetics, też polska marka, podobnie jak Unven. Influencerska, tak to nazwijmy. Proteinowa maska Harrytail Oat Me. Czy ja tutaj muszę dużo mówić? Jak nie oglądacie, to nie muszę. Trzy kolejne opakowania mam w zapasie. To jest maska, której używam regularnie, opakowanie za opakowaniem. Używam jej raz w tygodniu, słuchajcie. Używam jej właśnie, jak robię peeling trychologiczny, to później myję włosy i używam tej maski. Ona nakłada się tam 10 do 20 minut. Ja czasem nakładam 10, czasem 20, czasem
wcieram we włosy, tam wciskam we włosy, a później zmywam i zawsze daje fajny efekt. Natomiast przytrzymana dłużej robi tafle. Ona dociąża włosy, ale nie przeciąża w moim przypadku. Ja mam średnio porowate w kierunku wysokoporowatych. Dociąża, włosy są błyszczące, włosy są takie odżywione, sypkie, cudne, przynajmniej moje. Ja uwielbiam efekt, jaki ta maska daje i one są też takie wyprostowane, ona je też troszeczkę prostuje. I jeżeli chodzi o używanie właśnie, słuchajcie, tych pH-ów, czy humektantów, czy emolientów, czy protein, co, kiedy, jak, to najprostsza metoda jest taka. Jak widzicie, że Wasze włosy są przyklapnięte, moje na przykład dzisiaj są, bo ta maska mi się skończyła i staram się wyzerować maskę, która jest mocno obciążająca i moje włosy na drugi dzień są takie właśnie sklapnięte, chociaż też się ładnie błyszczą. Jak widzę coś takiego, to przy następnym myciu użyję proteinówy, żeby mi właśnie podbiła. Jak są zbyt puszące się, to można użyć właśnie emolientowej czy humektantów, jak się puszą od... Nie, w sensie, jak Wam humektanty przypuszą, to też właśnie emolientowej. No generalnie tak na wyczucie, ale ja używam po prostu raz w tygodniu, bo wiem, że ona daje fajny, fajny efekt. Kolejna sprawa, kolejne kryształki. Do kąpieli, tym razem wersja Mindful Forest, chyba na Douglasie kupiłam, bo nie, albo to było jeszcze z Rossmana, no już nie pamiętam, tamtą chyba kupiłam na Douglasie, a tu była chyba wersja, którą znalazłam w Rossmanie, no, no i tak jak mówię, mój mąż się kąpie codziennie praktycznie używa soli i to była taka, no taki rzeczywiście zapach lasu, już w tym momencie wywietrzało, w sensie nic, tak jakby temu zapachowi zarzucić nie można. Nie był to taki kibelkowy, jakiś sosnowy las, tylko taki w miarę w porządku. Ale i tak to, wiecie, nie jest nasza ulubiona wersja zapachowa. I tutaj jeszcze jedna sól, bardzo fajna. Uwielbiam te sole i mąż też je bardzo lubi. Sól do kąpieli z Morza Martwego, z Hagi. I sole z Hagi mają bardzo fajne składy, są droższe. Duża pojemność, to jest 1200 gram, ale jakby chcecie tak użyć, jak tutaj jest podziałka, no to na niewiele razy wystarczy tak naprawdę. Natomiast jest to sól, która trochę jakbyście później weszły do groty solnej albo coś takiego. Te sole tak fajnie właśnie solnie pachną. Tylko bosopą mchu nieładnie pachnie, bo jest taka perfumowana, a te tak naprawdę nie wiem, czy ta jest perfumowana. Peel oil, co tutaj mamy, słuchajcie. Tu akurat w tej był eukaliptus, tak, bo ona była taka lekko świeża. Tutaj widzę cytryna też, lawenda, grapefruit i tak, te zapachy, czuć tą sól, ale taką fajną, naprawdę rozchodzi się takie, wiecie, jak w jakiejś, tak jak powiedziałam, grocie solnej, że tak inhalujecie się tą solą, ale tutaj jeszcze był eukaliptus, więc był taki lekko świeższy ten zapach. Bardzo lubię te sole wąchać. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Kolejna sprawa. O, mówiłam Wam, że było coś, po czym Miłosz zakochał się w tych, właśnie w takich pastach do mycia twarzy. Tu akurat był mus, to się nazywało mus. Mus do mycia ciała, biała czekolada. Jezu, jak to pachnie cudownie. Ja uwielbiam po prostu i Miłosz tak samo, słuchajcie. Marka nazywa się Manufaktura Piękna i to jest coś, co jest robione przez cztery szpaki, o ile dobrze kojarzę, dla Rossmana. I tylko w Rossmanie dostaniecie. Różne wersje tam są. Tu akurat był mus do mycia ciała, ale jest też peelingujący mus do mycia ciała, który uwielbiam totalnie. Właśnie bardzo podobny do tego musu takiego peelingującego, czy tam do mycia z laku. W sensie podobna konsystencja. Czyli mamy taką jakby pastę, piankę i tutaj tylko to było, a w peelingu są jeszcze drobiny. No i właśnie tutaj była taka pasta, pianka, którą nakładamy na gąbkę, myjemy tym ciało, bardzo, bardzo przyjemne. Zapach biała czekolada, to jest jeden z najlepszych zapachów kosmetycznych też, jakie znam, jakie mi pasują. Jest taki, może nie jest to taka stricte biała czekolada, ale jakieś takie ciasto, biała czekolada, trochę jakieś ciasto, no świetny zapach po prostu, zobaczcie sobie na promocjach często można dopaść, także taki mus do ciała, ten był powiem Wam dosyć wydajny, tu było 250 ml i dosyć długo go zużywaliśmy. Okej, okay, jedziemy dalej. Następna sprawa, widzę, że tutaj jakiś puder mi się właśnie rozsypał. Mokosz, nawilżający balsam do ciała, jabłko z cynamonem. I teraz tak, ja uwielbiam balsamy do ciała, właśnie te w słoiczkach mokosza. One się różnią składami, ale wszystkie doskonale nawilżają, świetnie się wchłaniają. No i różnią się też zapachami. Tu akurat miałam wersję z zeszłego roku, ale pachnie, z zeszłego roku taką limitowaną jabłko z cynamonem, czyli taką właśnie około świąteczną.
No i pachnie to jabłkiem z cynamonem, powiem Wam. Zdecydowanie. Tutaj mamy 180 ml. One są może nie tak hiper wydajne, bo na troszkę mniej niż miesiąc coś takiego starcza. Są też dosyć drogie, ale to jest trochę takie moje guilty pleasure. Powiem Wam szczerze, bardzo, bardzo lubię te mokoszowe właśnie balsamy. I teraz tak, mokosz w ogóle ma tak, że możecie zwracać te opakowania. Są różne punkty, czy tam można im odesłać te szklane słoiczki i tak dalej, więc jakby co to jest taka polityka marki. Kiedyś Jope też tak miało, nie? Że można było zwracać opakowania i nawet Wam coś za to dawali. Jakieś tam mieli pulę kosmetyków. No niestety w Jope się to skończyło, widocznie mi się to nie opłacało. Kolejna sprawa, słuchajcie. No tutaj mam Goli się Bosko, zakrętkę od tego z laku. Maska z laku do włosów, emolienty, proteiny. Bardzo, bardzo fajna maska. To jakiś czas temu weszło jako nowość, parę miesięcy temu. I ja właśnie dostałam w paczce PR-owej trzy różne maski. Weszły tam jeszcze szampony, ale wszystkie niestety mają kokamidopropyl betaine, więc ja ich używać nie mogę. Ale wysłali mi maski. I tu miałam emolientową i emolienty i proteiny. I słuchajcie, nigdzie nie widziałam, może gdzieś takie kosmetyki są, żeby było tak fajnie wyszczególnione i takie fajne zestawienia. Bo tutaj emolienty i proteiny, ja się nie spotkałam w tym, żeby była jakaś maska emolientowo-proteinowa na przykład. Jest jeszcze maska emolienty, proteiny, humektanty i jest jeszcze emolienty, humektanty. Różne są takie wersje. Ta mi najbardziej pasowała, bo to była maska, która fajnie włosy odżywiała i tak jakby te dwa przeciwieństwa, emolienty i proteiny, sprawiały, że te włosy nie były ani przypuszone, ani nie były obciążone, a dostawały i to, słuchajcie. Bardzo, bardzo fajna. Prawdopodobnie w którymś momencie też do niej wrócę. Taka trochę wada tej maski to to, że nie rozczesywały się włosy. Tak w sensie rozplątywała trochę włosy i tak dalej, ale dla mnie potrzeba by było jeszcze trochę więcej, żeby to jeszcze bardziej rozplątująca włosy była, bo moje włosy przy myciu po prostu się mocno plączą, ale byłam w stanie sobie z nią poradzić. Bardzo delikatny zapach. To jest też duży plus, jeżeli chodzi o te produkty laku do włosów, przynajmniej o maski, że one mają bardzo delikatne zapachy. To już nie są te takie zapachy mocne, wiecie, jak niezapominajka, czy jak ta lawenda, czy tam jakiś różowy pieprz, kocica i tak dalej, bo tamte zapachy to są takie, wiecie, aż się wwiercają w nos, a tutaj mamy takie delikatne, po prostu można powiedzieć kosmetyczne zapachy delikatne, które nie są określone jakieś, że to pachnie czymś tam, jakimś fiołkiem czy czymś. Także bardzo spoko maska. Kolejna rzecz, którą zużyłam, to jest rzecz, którą miałam od zeszłego roku. Marka SkinCeuticals. Droga marka, bo to jest, słuchajcie, 50 ml i o ile dobrze pamiętam, to około 150 kosztowało jak nie więcej. No właśnie. I to był taki Skin Boosting Essence. Taki tonik, esencja z gigantyczną ilością różnych wyciągów, dobroczynnych składników, drogie w pieron i właśnie tutaj te właściwości też takie w teorii bardzo, bardzo łagodzący kosmetyk, taki nawilżający, robiący wszystko tak naprawdę. A w praktyce był bardzo fajny, to na pewno. Przyjemny taki ziołowy zapach. Spodziewałam się czego innego po zapachu, ale jest taki mocno ziołowy. Dobrze się to wchłaniało, bardzo fajny atomizer, z którego pewnie jeszcze coś tutaj poleci, jak psikniemy. A jednak nie. Leci. Cudowna mgła, słuchajcie. Ja sobie to opakowanie zostawię właśnie, żeby inne rzeczy móc przelewać do tego. Ale powiem Wam tak, jeżeli chodzi o działanie, no to było super, ale też można tańsze po prostu super kosmetyki mieć. Na przykład Essence Toner, który też kosztuje tam około 70-100 zł. Jest go więcej, 4 razy więcej, tak? 3 razy więcej, no 200 ml. A moim zdaniem trochę jednak jest fajniejszy w działaniu, nie wiem. Także super rzecz, taka prestiżowa, taka wiecie, na bogato, ale myślę, że nie kupiłabym po prostu. Bo to było w ramach jakiejś tam współpracy. Paezę. Czekajcie, czemu to się zastało? Wygrzebane do końca, słuchajcie, peeling. Peeling do ust z paezę. No kurczę, wyostrzaj się, wstrętny, wstręciuchu. No. Peeling do ust. Mój ulubiony
Nawet nie jako pielęgniarka do ust, tylko jako pomadka do ust. Tutaj mamy utwardzony chyba olej rycynowy na samym początku składu i olej rycynowy w ogóle dla mojej skóry, dla moich włosów, dla moich ust. To działa niesamowicie zbawiennie. To jest najlepszy kosmetyk do ust, jakiego używałam. Bije jak dla mnie maski z Laneige do ust. Może nie na głowę, ale jest jednak lepszy troszeczkę. No i wszystko, czego do tej pory używałam, i ja kupiłam sobie zapas tych peelingów. Wcześniej one były w takiej większej pomadce, taka klasyczna pomadka i wolę tamtą formułę. Mam jeszcze w takim etui przy kluczach właśnie, żeby mieć, wiecie, w torebce zawsze właśnie tamtą wersję w pomadce. Była troszeczkę lepsza, bo to ma drobiny i te drobiny są dosyć ostre, no bo z założenia ma to być peeling. I tak jakoś namnożenie tych drobin właśnie w tym nowszym, w nowszej wersji, w nowszym opakowaniu, w nowszym wydaniu jest większe niż w tych starych peelingach i często było tak, że musiałam po prostu zdrapywać paznokciem te drobiny, bo były naprawdę ostre, żeby móc sobie tego użyć jako pomadkę. Ale to tak jakby, wiecie, nie, to jest gęste, twarde, nie zdrapywałam samej tej części smarującej, tylko te drobinki. To jest rewelacyjne. Jak nałożę to na usta wieczorem, to jeszcze rano jest. To jest tak jakby nie jakieś śliskie, nie tłuste, lekko lepkie, ale to się trzyma na ustach po prostu godzinami. Potrafi się trzymać na ustach godzinami i dogłębnie nawilża, nie tak, że na wierzchu macie, wiecie, przez chwilę nawilżone i później się to zetrze i suche usta, tylko to po prostu tak w głąb nawilża, także uwielbiam. No i w łazience mam jedno opakowanie przy kluczach właśnie w etui i drugie. To jest coś, co zawsze muszę mieć. I tutaj nie wypał. Tak, jakieś mini próbki po 5 ml dostałam gdzieś przy jakimś zamówieniu z YesStyle'a. Marka Numbuzin, o ile dobrze pamiętam. Tak, Numbuzin. I tu był filtr do twarzy, to jest dokładnie to samo. 50+, PA4 plusiki. Clear Filter Sun Essence, czyli esencja, no po prostu filtr do twarzy. I jak użyłam pierwszy raz, to od razu miałam takie, idę na YesStyle'a, szukam, dodaję do koszyka, przy najbliższej okazji kupię. Bo wrażenie na początek, pierwsze tak jakby nakładacie, o wow, świetnie, tak jakby wchłania się, zastyga, niewidoczny, rewelacja. I dobrze, że tego, słuchajcie, nie zrobiłam, nie kupiłam, bo po pół godziny dotknęłam sobie twarzy i wszystko mi się zaczęło rolować. Po prostu to jest filtr, ja jeszcze z czymś takim się nie spotkałam, no w sumie, ale to nawet, no, chociaż może... No dobra, jeszcze filtr z tego, z Cosarexa. Nie wiem, czy pamiętacie, taki z witaminą chyba E, mówiłam o nim w bublach na koniec roku. No to jest coś podobnego, ale to było takie, słuchajcie, że ja nawet próbowałam na różne sposoby. Wiem, że tu nie ma dużo, ale spróbowałam. Spróbowałam nawet to bez pielęgnacji, to się strasznie, totalnie rolowało na szyi, na dekolcie, wszędzie. Także do D po prostu, taki filtr. Nie będziemy już mu więcej czasu poświęcać. Numbuzin numer jeden, taki właśnie zielonkawy, nie kupujcie jakby co tego filtra, bo on jest straszny. I tutaj kolejny, no można powiedzieć ulubieniec. Marka Kundal, o której szamponach też w bublach mówiłam, są straszne i nie tylko ja jestem tego zdania, bo wy też wywnioskowałam po komentarzach, ale peeling do ciała marki Kundal. Wersja Cherry Blossom. Coś pięknego. Cudowny zapach. I to był zapach taki, no niby Cherry Blossom troszeczkę, ale z drugiej strony jakiś taki, tu jest jakby luksusowo właśnie, nie? Taka wersja zapachowa. Taki, no, powiewało luksusem. To był peeling nie myjący, kurczę, nie pamiętam, nie, to nie był peeling myjący, to był taki zwykły peeling. Na bazie jakiejś takiej właśnie, tu jest wszystko po koreańsku, na bazie jakiejś takiej lekko olejkowej, ale właśnie myłam ciało, peelingowałam się, zmywałam i zostawiało bardzo ładne nawilżenie, ale zero jakiejś tłustej warstwy. Natomiast on był bardzo wydajny. On jest też troszkę droższy, o ile dobrze pamiętam. No kurczę, nie jestem w stanie tutaj nawet przeczytać, ile chyba mililitrów, chyba że tu 550 gram. Był bardzo wydajny, na bardzo dużo razy mi starczył. W porównaniu z innymi peelingami, których używałam, tego użyłam chyba 8 czy 9 razy. Więc no, był bardzo fajny i ten zapach roznosił się po całej łazience. Jak robiłam na przykład peeling wieczorem i rano wchodziłam do łazienki, mimo że drzwi nie były zamknięte w ogóle, tak żeby były, wiecie, zamknięte i tam się kisiło, i czułam ten zapach jeszcze przez cały dzień, także nie był ten zapach męczący, był po prostu piękny, także super. Próbowałam znaleźć ten peeling w tej wersji zapachowej, ale go nigdzie nie widzę na internecie. Widzę jakieś inne, nie wiem o co chodzi.
czy przestali go produkować, był rewelacyjny. Naprawdę był rewelacyjny, doskonale złuszczający, niepodrażniający. Tutaj chyba nie było odrobin soli, bo nie piekło mnie nic. Także świetny, świetny pinik, jeden z lepszych, jakich używałam. Dynia i kardamon. I tutaj mamy 4 szpaki. Zużyłam to do stóp, słuchajcie. Masło do ciała, coś tu więcej jest napisane, dynia i kardamon. Boże, jaka to była fujka, jak ja to męczyłam. Ja użyłam tego do ciała raz, dwa, nie dało się. Tempe, ale tłuste, wyobrażacie sobie to, ale tak tempe, że jakbym chciała tak rękę o rękę, to nie byłam w stanie potrzeć, to było tak nieprzyjemne, nie wchłaniające się i jak... Dla mnie to nie był zapach dyni w ogóle, to był zapach po prostu przyprawy, kardamonu. Męczący, okropny. Zużyłam to do stóp. Używałam i męczyłam, 150 ml, słuchajcie, blech. Nigdy w życiu. Natomiast pamiętam, że wanilia i cynamon to był chyba też jakiś balsam do ciała, czy krem do ciała też w takiej puszce. Był rewelacyjny z 4 szpaków, ale to, zwłaszcza zapach, najgorszy po prostu, okropny. Czułam się, jakbym była przyprawiona. Także never ever again. Kolejna rzecz, The Body Shop, taka mała wersja żelu pod prysznic. Specjalnie sobie kupiłam teraz przy okazji świąt właśnie. To chyba był jakiś taki zestawik, tak, że... 2 małe żeliki pod prysznic i 2 małe masełka, bo chciałam zobaczyć, jak to będzie pachnieć, czy jest sens zamawiać większe, czy nie. Pierce and Share, bardzo fajny, przyjemny zapach, gruszkowy lekko, ale też słodki, kojarzący się tak świątecznie, jakieś takie świąteczne nuty też tutaj były, bardzo przyjemne. Żele pod prysznic do Body Shopu generalnie są bardzo spoko, dobrze się pienią, dobrze myją, nie wysuszają według mnie jakoś skóry, także jestem na tak. Tutaj kolejne takie małe opakowanie filtra do twarzy ze Skina, znowu Skin Angel tak zwany. Madagaskar Centella Hyalusica Water Fit Sun Serum, czyli z kwasem hialuronowym. Znowu tutaj mamy SPF 50, PA4 plusiki. To był bardzo dobry filtr, bardzo dobrze nawilżający, ale nie wchłaniający się do końca. Troszeczkę bielił, ale nie wchłaniał się do końca i zostawiał twarz taką lepką. Ja tak nie za bardzo takie filtry lubię, więc ja nie wiem, czy ja go nie mam w większej wersji gdzieś jakiejś właśnie od YesStyle'a, czy tam sama zamówiłam, czy mi kiedyś wysłali. Możliwe całkiem. Był spoko. Przede wszystkim był bardzo nawilżający. Rzeczywiście czuć było, że tak jakby mamy dodatkową jakby jeszcze warstwę nawilżającej pielęgnacji, ale... Żebym tak chciała wrócić sama z siebie, lecę, kupuję, to nie. Dobra, jedziemy dalej. O, tu Wam pokażę, słuchajcie. Jedna z Was mi napisała, żeby te airlessowe opakowania otwierać i tam jeszcze na pewno coś będzie do wyciągnięcia. I muszę tu pochwalić markę Bandy. Bo to jest mój ukochany krem Hydra Care, który jest rewelacyjny, doskonale nawilżający, nawadniający, cudny po prostu, świetny pod makijaż, rewelacja. Ja już Wam o nim plotłam i plotłam i plotłam. Cudny jest, naprawdę. Kosztuje około 50 zł, a jest wspaniały. Ale to Wam chciałam pokazać. No dobra, otworzyłam, widzicie, tutaj rozwaliłam. I otworzyłam i środek prezentuje się tak. Tutaj nie było nawet na jedno użycie, słuchajcie. Tak wszystko jest idealnie wyciśnięte. W tym momencie już wcisnęłam to airlessowe to, ale tak jest zrobione opakowanie, że tutaj wszystko się wyciska, więc też zużywacie po prostu do końca. Jeżeli chodzi o ten krem, doskonale nawilżający, tak jak powiedziałam, bardzo ładnie pachnie. Jest to krem perfumowany, ale zapach jest bardzo, bardzo przyjemny i nie utrzymujący się na twarzy długo, tylko wiecie, posmarujecie i przechodzi. Intensywne nawilżanie, nie rolował się z każdym kosmetykiem innym do pielęgnacji, do makijażu, świetnie mi się zgrywał, wchłaniał się tak prawie w 100%, on jakby jak dotykaliście twarzy, to czułyście, że coś jest, ale nie tak, że twarz jest obklejona, że czujecie, że coś macie na tej twarzy, tylko dopiero jak się dłonią dotknęło, to czuć było, że tak jakby jest takie właśnie jakieś... Nie wiem, warstwa nawilżenia, nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, to nie było lepkie, to nie było jakieś niefajne, super krem, także ja go kocham i na pewno w którymś momencie do niego wrócę. Kremobaza 50, produkt polecany do stóp, żeby złuszczał stopy, u mnie się nie sprawdził, kremobaza 30 czy tam 20, ta nawilżająca jest bardzo spoko, natomiast to używa się przez 14 dni, smaruje się codziennie i to ma złuszczać stopy, krem złuszczający, eliminujący zrogowacenie, ale wiecie co? To działa trochę, u mnie przynajmniej tak zadziałało, jak te napiętki złuszczające, tylko że nie. Bo jak zrobię sobie napiętki złuszczające czy skarpetki, to skóra mi się zaczyna łuszczyć, odchodzić płatami i do zera, nie? Tak jakby schodzi warstwa.
A tutaj ja w tym momencie mam teraz tak, jak mam piętę, to zeszło mi wszystko w tych miękkich. Wyobraźmy sobie, że to jest moja pięta, nie? O tutaj, o tu, tu jest stopa, o to jest moja nóżka, o taka, i tu mamy piętę. Tutaj wszędzie mi, gdzie było cienie i miękko i tak dalej, zeszła skóra, a na samej pięcie została mi taka twarda, po prostu takie, o coś takiego, o tak, o taka warstwa tutaj, wszędzie. Która nie zeszła, jest złuszczona i mam tak dookoła pięty takie skórki, które powinny zejść, ale to nie schodzi. Okropne. Okropnie to wygląda, więc u mnie się ta kremobaza nie sprawdziła, jest po prostu dla mnie za słaba. Jeżeli macie miękkie stopy i chcecie sobie tak pozłuszczać, to spoko. Ale dla osób takich jak ja, gdzie ten pięty bardzo szybko twardnieją, no to nie zejdzie po prostu. Także nie jestem zadowolona. Żel do mycia twarzy. Super Matcha. Właśnie to jest ta sama seria, z której pokazywałam Wam na samym początku filmu maskę. I to jest Pore Clean Cleansing Gel. Z maczą również i właśnie z tym kwasem, zdaje się, też salicylowym. Tak mi się kojarzy, że w tym też jest. Bardzo przyjemny, tak jest, na pewno, teraz sobie przypomniałam. Bardzo przyjemny żel do mycia twarzy. Bardzo wydajny żel do mycia twarzy. Super pachniał, podobnie jak ta maska. Doskonale się pienił, doskonale zmywał twarz. To był taki żel, który zmywał twarz, jakby bardzo doczyszczał, ale nie było takiego uczucia tego tępego, które czasami jest, nie? Że tak i-o. Także bardzo, bardzo fajny, lubię też, pewnie kiedyś do niego wrócę. Kolejna rzecz, którą zużyłam, to jest Hairy Tail, znowu Cosmetics, Mer Hair, lekkie serum do końcówek i olejowania. Zużyłam do olejowania po prostu. Jakoś nie mogę się przekonać i zapominam i mi się nie chce używać na końcówki, więc używam takich rzeczy do olejowania. To serum, jest też maska, maska ta, nawilżająca, humektantowa. I one cudownie pachną. Ja uwielbiam ten zapach. Nie wiem, co to jest za zapach, ale jest przepiękny. Bardzo dobrze się sprawdzało to serum w roli właśnie do olejowania. Nie mogę nic złego powiedzieć, natomiast na końcówki po prostu nie używałam. Kolejna rzecz, to jest takie mała pierdoła i nie mogę jej wypsikać do końca, bo coś tutaj nie zagrało. Jimmy Choo, I Want Choo Forever. Słuchajcie, rewelacyjny zapach. Rewelacyjny. Sprawdźcie sobie. Tu jest Eau de Parfum, czyli perfumy. Sprawdźcie sobie, jak będziecie w jakiejś Sephorze w Douglasie. I Want Choo, ale Forever wersja. Przepiękny. Ta próbka mi na długo starczyła. Przepiękny zapach. No ciężko mi powiedzieć, bo taki w kategoriach trochę między. Wyobraźcie sobie połączenie Good Girl z Chloé Nomade na przykład. Coś takiego. Nie wiem, ja bym tak powiedziała. Albo jeszcze z opium, Black Opium. Nie wiem, ciekawy po prostu bardzo zapach. Jedziemy dalej, już jesteśmy na końcówce. Słuchajcie, kolejny bardzo fajny peeling do ciała i też na długo mi wystarczył. To był peeling nie myjący, tylko również taki właśnie wykańczający, ja bym to powiedziała. Bielenda Exotic Paradise Figa. Bardzo przyjemny zapach. Bardzo przyjemny zapach. I też właśnie taki jakby żelowy trochę, ale gęstszy. Z drobinami takimi dobrze złuszczającymi. I tu chyba też cukier był. Tak, cukru. Tutaj mamy na pierwszym miejscu w składzie w ogóle glicerynę, więc on był nawilżający. Do tego też zmierzam, że to jest taki peeling, który raz, że jest wydajny, dwa, że jest tani, trzy, że jest nawilżający i jak go zrobimy, to nie zostawia żadnej, jak go zmyjemy w sensie, to nie zostawia żadnej tłustej warstwy, a skóra jest bardzo nawilżona. Bardzo fajny peeling. I być może też wrócę do tej wersji zapachowej, bo tam jest kilka, czy do jakiejś innej. On się właśnie wydaje taki jakby lekko tłustawy, ale zmywa się pięknie w całości, skóra jest nawilżona, super. I kolejna rzecz, aha, słuchajcie, tego Wam nie będę na razie o tym opowiadać, bo ja mam, kurczę, nie chcę mi się o tym opowiadać. Generalnie przyszło do mnie wylane, ja nie wiem, czy już o tym nie mówiłam. Wiecie co, muszę sprawdzić w poprzednim dęku, bo nie wiem, jakimś dziwnym trafem by to tutaj zostało. Wydaje mi się, że już mówiłam o tym. To były płatki pod oczy. Ale jestem przekonana, że o nich już mówiłam. Dobra, nie wiem. Jak coś, to zostaną do przyszłego dęka. Okej, powiem szybko. Dlatego, że esencja się wylała i wlałam tutaj inną esencję i zużyłam, ale mam drugie opakowanie i wtedy będę mogła Wam powiedzieć po prostu, jak. Wyrzucę. Będę mogła Wam powiedzieć, jak działają. Już jestem zmęczona, słuchajcie, już mi się język plącze i mózg mi się plącze. I ostatnia rzecz na dziś. Basic Lab Estheticus korygujące serum z retinalem 0,15%. Ja widzę działanie retinolu z Basic Laba.
Ja widzę po czole, widzę pod oczami, widzę na dekolcie, zdecydowanie widzę po prostu, jak retinol czy retinal działają. Aczkolwiek to niby retinal jest łagodniejszy i mniej podrażniający, natomiast właśnie jak używałam retinalu, to też jest kwestia stężeń, to miałam czasem jakieś przesusze i tak dalej. Teraz używam retinolu 0,5% i jest dużo lepiej. Tylko że wiecie co, ja nigdzie tego na stronie Basic Lab nie widziałam i wydaje mi się, że Basic Lab powinno zrobić jakieś porównanie, bo tu, z tego co wiem, to mamy serum z retinalem 0,7, bo miałam takie, to było chyba właśnie 0,7 i ja nie wiem, czy to jest odpowiednik retinolu 0,5, a tutaj mamy 0,15, dobrze mówię, 0,15 i czy to jest odpowiednik na przykład retinolu 1%. Chciałabym mieć takie porównanie, żeby wiedzieć po prostu, jaka jest moc tutaj między retinolem i retinalem, bo teraz wydaje mi się, że używam po prostu słabszego niż było to. Nie wiem. Trochę mnie to wkurza, powiem szczerze. Ale nie zmienia faktu, że było to bardzo dobre serum. Patrzcie, jaki żółty kolor w ogóle miało, no bo retinol jest z natury żółty. Bardzo dobre, 30 ml. Zdaje się, że ono było też, no miało taki lekki zapach, kojarzący mi się z jakimiś musującymi cukierkami, ale taki bardzo delikatny. Minus. Pobrudziło mi poduszkę, bo jakoś nie wpadłam na to, żeby położyłam się po prostu na białej poszewce. No i 3-4 razy prałam, nie wiem, czy w końcu się sprało, chyba się sprało, ale tak no zarzuciło mi całkiem nieźle. Trochę mnie wysuszało, no wolę retinol po prostu, wolę ten 0,5% retinol, ja chyba nie wejdę, no widzicie, już nie mam siły, nie wejdę na wyższe stężenie niż 0,5, ja sobie chyba przy 0,5 zostanę, bo wydaje mi się, że jak tutaj to 0,15 było wyższe, to tak czasami miałam jakieś tam właśnie problemy, zaburzoną barierę hydrolipidową, więc chyba wolę retinol i w wersji 0,5. Także słuchajcie, skończyłam, jestem ledwo żywa. Jeszcze mi się wszystko wywraca, bo ja tu ustawiłam piramidki z tych pustych opakowań. Jestem ledwo żywa, tak jak przypuszczałam. Ten film jest na pewno bardzo długi, ale mam nadzieję, że był dla Was ciekawy, że się wychillowaliście. Kończę. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!